Nie wiem, czy wiecie, ale GTA Online jest jedną z najbardziej znienawidzonych gier. Głównie ze względu na brak zabezpieczeń, dzięki czemu cheaterzy dosłownie mogą robić w niej wszystko. Rezbić sobie auta, kasę, levele, co dla takiego normalnego gracza, który chciałby sobie zwyczajnie pograć, niszczy całkowicie sens oraz ekonomię gry. Wielu twórców, w tym Kaluch, wypowiedzieli się na temat online'a, że nie tak powinien on wyglądać. Dlatego widzowie, dzisiaj, słuchając głosów waszych przede wszystkim, rozpoczynamy przygodę na serwerze RP. Zasada jest prosta. Tworzymy postać, która wygląda jak totalny redneck. To jest taki najgorszy sort Amerykańców, można powiedzieć. Nazywamy się Chester Jackson. Dajemy sobie wiek 25 lat i nie wydajemy ani grosza. No i jesteśmy, widzowie. Przelecieliśmy samolotem prosto do Los Santos, żeby wykorzystać nasze umiejętności w hodowli grzybów, ścinaniu drzew i w hodowaniu innych nielegalnych rzeczy. Tylko i wyłącznie po to, żeby się wzbogacić. Gramy na serwerze Majestic RP. Dlatego, widzowie, chciałbym wam kogoś przedstawić. To jest Chester Jackson. Pochodzi z tej części Ameryki, z której wszyscy mają bekę. Jest kompletnie spłukany, bez grosza przy duszy. Właściwie to bez centa. I przyjechał tutaj tylko i wyłącznie w celu zarobienia jak największej ilości kasy. Miasto daje wiele możliwości. Można na przykład zbierać grzyby, ścinać drzewa, łowić ryby. Ale spokojnie, widzowie, przed nami również masa nielegalnych biznesów oraz niepoczytalnych ludzi, z którymi przyjdzie nam robić interakcje. Podchodzimy sobie teraz tutaj do gościa. Początkowe zadanie, jak rozpocząć grę, potrzebuję transportu, mogę wypożyczyć samochód. Tak, oczywiście, ja bym chciał wypożyczyć samochód. Jako że, widzowie, jesteśmy totalnie spłukani, bierzemy sobie Pegasi Faggio mod. Liczba godzin, nie wiem, ile będziemy potrzebować, myślę, że na 2 godziny nam styknie. Dobra, silnik uruchomiony, lecimy. W takim razie, widzowie, jazda, lecimy sobie w centrum Los Santos. Naszym celem na dzisiaj jest spędzić sobie wspólnie, pięknie, miło i niesamowicie pierwszą godzinę tutaj na tym serwerze. Musimy na pewno kogoś poznać, musimy znaleźć sobie na pewno jakąś robotę. I przy okazji, widzowie, musimy zarobić nasze pierwsze pieniądze. Jak widzicie na prawo, widzowie, na ekranie na serwerze jest ponad 1150 graczy. I jest to serwer Majestic RP, który sponsoruje tą serię, a do którego link macie oczywiście w opisie. Wpisując zaznaczacie kod IOSYCHYI, czyli Yoshi, dostajecie nie dość, że tego VIPa Platinum, to jeszcze 20 tysięcy dolarów, co na start jest naprawdę bardzo dużą liczbą. A możecie to zrobić podczas rejestracji na stronie albo in-game na czacie, o tutaj. Wystarczy, że osiągniecie trzeci level, co ja też będę musiał w sumie uczynić. Tutaj mamy jakiś sklepik, chłop sobie tutaj jakiś giklasą odjechał, zazdro. Może też taką kiedyś będę miał. Dobra, gasimy go i uwaga, zamykamy sobie w takim razie. Wchodzimy do sklepiku i musimy kupić sobie jakieś podstawowe rzeczy. Z mojego pakietu startowego dostałem tutaj, widzowie, możliwość kupienia sobie telefonu. No i zostało nam 1360 dolarów. Czemu tutaj wszędzie leżą jakieś bongosy? Halo? Nie no, widzowie, to są te, przepraszam, tu są, jak to się nazywa? Wazony, widzowie, wazony na ziemi leżą. Mamy tutaj mikrofon, mamy jeszcze jakieś inne rzeczy. Tak na dobrą sprawę chyba nic, co by się nam przydało. Ja myślę, że musiałbym zainwestować w jakieś produkty żywieniowe. Kupmy sobie mleczko, widzowie, kupmy sobie po prostu jakieś tanie żarcie. Musimy kupić sobie kawkę. Nie wiem, batonami się będziemy odżywiać. O, dobra, te są tańsze, więc te sobie kupujemy. No i widzowie, mając 500 dolarów i przy okazji mając w naszym ekwipunku dosłownie 2 batony, telefon. Gdzie tu się telefon ten wyjmij? O, proszę bardzo, mamy telefon, widzowie. Dobra, mamy tutaj, nie przeszkadzać, ekran, jasność. O kurde, ty, tu można sobie jasność, widzowie, wszystko, no iPhone'a se normalnie kupiłem, tak o. Travis Scott, Goosebumps, normalnie dzwonek se mogę ustawić, jaki chcę. XXXTentacion, Suicide Boys, Gorillaz, ej, zajebiście. Tapety, ty, no jakie tapetki są tutaj, widzowie, tak o, ja biorę sobie, co, taką ziemię se biorę, o. No i normalnie, widzowie, chowamy telefon X-a, lecimy na robotę. Siema, szefunciu, witam. Mam takie pytanie ogólnie, bo jestem tutaj nowy i szukam czegoś do roboty. Czy jest szansa, żebyś mnie może podrzucił na jakąś miejscówę, gdzie dorobię się kilku dolarów? O, tak szczerze, nie ma co tego robić. Nie ma co tego robić? No, już to do rodziny i rób w rodzinie. A podwiózłbyś mnie na jaką, nie wiem, plantację albo coś? Tak, wiesz, na początek, co bym sobie dorobił, nawet jakieś grosze na żarcie. Czekaj, ja się zapytam jednej osobnej rodziny i byś mógł robić kontrakty i... No. Git, w sensie ja takiej potrzebuję, wiesz, roboty typu łatwa, nie? Taka, wiesz, o co chodzi. W sensie? A są to jakieś plantacje na przykład? Ja umiem zajebiście zbierać. O, farmy. Jest szansa, żebyś mnie podwiózł, szefie? Tak, bez dupy. Dzięki, szefie. Dobra, zajebiście. Chłop nas nie, będzie podwóził. Nie, te farmy się później opłacają. To jest... A, domyślam się, domyślam. Masz przy sobie nasiona? Nasiona? Nie, nie mam. A jest coś bez takiego, wiesz, wejścia, że ja sobie normalnie wchodzę i se zbieram coś i po prostu dostaję za to kasę, jakieś łatwe zlecenia? No ogólnie to...
kurde, nie wiem jak ci powiedzieć, bo nie te prace co tutaj ma, one są nieopłacalne. Ja bym tego nie robił. Jezu, co się... Ale no będę nie. Ja na przykład jak zaczynałem. Co tu się dzieje, ty? Nie no, nieźle w tym mieście jeździcie. Co tu się odpadala w ogóle? Te kidosy tutaj, one jeżdżą i się rozdupcają, nie? Kolejny wariant. Według mnie się nie opłaca jakieś tylko trakty robić. Jasne, jasne. No to se później porobię. Później se porobię takie rzeczy, no. Na razie to wiesz, ja szukam takiej prostej roboty. Ja prosty hobby jestem. I ja potrzebuję, wiesz, po prostu do czegoś łapy włożyć. Coś, wiesz, przyfarmić, porobić. Nawet na wiochę możesz mnie wywieźć, nie ma problemu. O, dobra. Mam dla siebie ryby. Co? Co masz dla mnie? Ryby? Mogę ci dać O, zajebiście. Jest kurde i co mam z połowy. O kur... A to co? Siema Luka Bombino. Co tu się dzieje, ty? Co to za konwój jest? To są kurwa wszystko gracze? Co jest? To jest normalnie... Co to za konwój? Co to za konwój był? To ogólnie to ryb, tylko że rybami jest taki problem, że jak chcę tego nałowić, to musisz to gdzieś dać. A mogę to gdzieś sprzedać? No barwi, albo ja mogę kupić. Dobra, ty, a co tam na lewo było? Farm. Na lewo tu masz farmę. A farma git, czy nie? Farma, no w sensie farma polega na tym, że se sadzisz, podlewasz, masz maksymalnie 5 na raz i se to zbierasz. Według mnie farma jest o wiele bardziej ludniejsza, nie? Dobra, czyli na rybki lecimy, ta? No, może na ryby, bo w sumie na rybach szybciej i lepiej zarobić. Dobra, zajebiście. Bo na przykład na pszenicę to masz 200 rybki. Dobra, zajebiście. Mówisz, że tak na strzała byście mnie chcieli dodać? No bo ogólnie nasza rodzinka potrzebuje takich ludzi, co se, wiesz, robią te kontrakty, są zapaleni, to robi kontrakt. Zobacz se, bo F2, statystyki gry, rodziny i ma. No, kiedyś byliśmy wyżej. A teraz gdzie? Piąta, teraz gdzie jesteście? Piąta. Roko Red? Nie, Alfa i Omega, Józef został. Dobra, czekaj. Ja się kupię. Jasne, jasne. Ej, chłop mnie w ogóle... Ja dosłownie, widzowie, ledwo co wbiłem, co nie? Ledwo co wbiłem. Trafiłem na gościa, który chce mi dać wędkę całkowicie za darmo, żebym sobie mógł po prostu połowić gdzieś tutaj rybki. Tutaj widziałem, że są spoty, tak, tu są spoty do łowienia i tak dalej. Chłop chce mnie jeszcze do jakiejś rodziny zaprosić, żebym zlecenia dla nich robił. Ja nie wiem, czym ja go przekonałem, nie? Co się dzieje, Szefunciu? Więc muszę wędkę wyciąć. A, dobra, dobra. Jak już jedzenie picie, coś potrzebuje. O kurde, ale coś dupło, ty. Widziałeś? Gdzie to? Tam pierdolnęło, tam, o. To nieźle. Dobra, na ziemi masz wędeczkę, przynęta, kolejna przynęta, kolejna przynęta. Możesz sobie to podnieść? Dasz radę? Ta. Nie no, chłop, co mi dał? Dobra, let's go. Zajebiście. Sprawa wygląda tak, no. Bo ty nie masz żadnego auta, nie? Nie no, ja właśnie skuter se wypożyczyłem za $80 i to jest tyle, nie? No właśnie, jeżeli chcesz łowić ryby, no to na ryby potrzebujesz trochę dużo bagażnika. Ja takiej kury nie mam, ale mam w rodzinie. I mówię, najlepszym wyjściem by było się dodać do rodziny. To też pytanie, czy ty jesteś aktywny, no. No ja będę, na pewno. Ja będę aktywnie mógł zapierdalać dla was jak coś, szefie. Tu nie ma problemu. To jak możesz, to daj mi swoją aplikację. Co ci dać? Aplikację i czekaj, ja zagadam. A powiesz mi, gdzie to znajdę? W sensie? Bo potrzebowałeś ode mnie teraz coś, tak? Aplikacja, zgadzasz się na OC, abyś się spostać. Strasznie ci przerywa. Coś tam, struny głosowe ci się chyba psują, szefie, wiesz? Halo, teraz? O, teraz jest zajebiście. Dobra, to słuchaj, to później bym ogarnął, dobra? Mogę twój numer se zgarnąć po prostu... Tak, jasne. Dobra, możesz zapodać. 222, 30. 30 czy 30? 30, no. 946. Czyli tak, 222, 000, 946. Tak, to powiem. Twoje imię? Tak, se zapisz. Nazwisko Sigar. Ty, nieprawidłowy numer telefonu, wiesz? Oj, to podaj sobie. Dobra, już ci daję. 699-467-13. Dobra, to ty. I tak oto zdobyliśmy pierwszego kumpla na wyspie. Nie tak dobrze, że z nim pojechaliśmy. Sergio Sigar, szef. Dobra, zajebiście. Ja mogę tu zawołać się. On by cię zrekrutował i byś był wrócił tylko, czy ci się chce. Wiesz co, na razie to bym sobie porobił jakieś rzeczy tutaj, wiesz, a później, bo chcę tak pobiedować na razie, wiesz? Pobiedować? Tak. Nie chcesz się jak najszybciej dorobić? Nie, chcę pobiedować przez jakąś godzinkę, dwie. Czy nie chcesz tu zostać milionerem? Zależy. Ale od czego? Nie ważne. Jak coś będziesz potrzebował pieniążków, jedzenia, picia, spania, noclegu i tak dalej, to twój dobry. Dobra, zajebiście.
zajebiście, zajebiście. A rzucisz mnie na te rybki jeszcze tylko? Dawaj. Tylko mi powiedz, jaki ty masz umiejętności łowienia. No takie mam umiejętności, że ze starym na ryby chodziłem. No i w sumie to tyle, nie? Więc można powiedzieć, że zerowe. No mój stary też miał zerowe. Na dzidę żeśmy, wiesz? Braliśmy dzidę i nadupcaliśmy do ryb. A, rozumiem, rozumiem. No. Ja na przykład jak w deforeście posadziłem z dzidą i nakupałem takiego. No to właśnie, to ja mam takie umiejętności łowieckie, o kur. Oj. Dobrze, że masz te mocne pasy i ramiona wszędzie, kurde, bo tą klatkę dobrze, że masz tutaj w środku, bo ciężko by było z tym dachowaniem. No kurwa, jak on jeździ, no co jest? Co? Nie mogę. Ja przepraszam, ja wiem, że czasem też źle pojadę, ale kurde, no tutaj to jest srogo. Ja ci mogę zostawić kurę, jeśli dać kluczy do niej, wtedy sobie załadował ryby do tego. Aha. Jeśli ty nie masz żadnej kury, no bo skuterem to nie ma co jeździć. Zajebiście. A to se trochę jeździ, tak 361. Na luzie. A o tym umiem zadupcać furą. Mogę ci kluczy do tego dorobić, w życiu wysypał do tego jakieś siebie, bo ja i tak mam kurą jeszcze raz na jakiś czas. Dobra, zajebiście. Dzięki szefie wtedy. Ty jak se wrócisz? Ja? Jakby to powiedział. Na piechotę będziesz zadupcał, co? Nie, na piechotę nie, ja mam taki specjalną umiejętność szybkiego myślenia. I ja tak szybko myślę, że na chwilę mnie wyłączę od rzeczywistości i potem sobie mogę wybrać, gdzie ja się mogę do wcielenia. Jasne. Nie wiem, jak się to wytłumaczy. Jasne, ja wiem, jakieś telepatyczne gówno, czaj o co chodzi, szefie. Zajebiście. To są mentalne, wiesz, słuchało się kura tych ludzi, tak? Tak, wiem o co chodzi. Coaching za 1000 zł kupione, za 1000 dolarów i zajebiście. Ja się jeszcze tylko dorobię do tego klucza. Jasne. Co, będziesz jechał teraz do tego, czy tutaj, tak? Nie, ja to ci zostawię. A, dobra. Czekaj, Sorry. Ja ci tak dam, żeby nikt tego nie ukradł. Chłop mi daje klucze do swojej fury, nie? Co, jest gotowy do wymiany? Potwierdzam. Wysłać, gotowy. Oj, sorry szefie, przepraszam, tak mi coś... Komara miałeś, wiesz, na policzku? A, rozumiem. Jasne, no. Dobra. Czyli teraz normalnie mogę... A, możesz sobie jeździć, dobra. Zajebiście, dzięki szefie, dzięki. Trzymaj się na razie. Trzymaj się z fartem, szefunciu. Chłop zrobił taki wydupcył, nie? Ja pierdolę, co jest? Dobra widzowie, odstawił nas na rybach w takim razie. Mamy furę. Nie wiedziałem, że będzie tak łatwo dostać furę z, nie wiem, 300 koni chłop powiedział, że ma. Zobaczmy, czy mogę... Okej, otwarte. Ej, dobra, działa, zajebiście. Dobra, zamykamy drzwi. Dobra, zajebiście. Dobra widzowie, wędka normalnie aktywne. Jak się łowi ryby, widzowie? No mówię, ja ze starym normalnie łowiłem ryby. I no tyle. Siema, szefunciu, jak dzisiaj biorą? Elegancko. Zajebiście. Coś złowiłeś solidnego, czy tak? Tak jak zawsze, jakieś tam małe rybki. No to chyba nie bierze. Często biorą, ale nic specjalnego. Jezu, co tu się dzieje? Ja nie wiem, ja dosłownie... Ja pierdolę, co to jest? Co ten chłop robi tutaj w ogóle? Wziął i zrzucił jakiemuś chłopowi auto do wody i po prostu odjechał, nie? Gościu! Nie podupcyło cię za bardzo? A ja! No co on robi, nie? Nie no, chłop mi auto! Nie no, co za obsraniec, nie? Co za obsraniec? Szefie, jest pan wojskowym? Jest pan wojskowym? No to tak się składa, że ten człowiek właśnie zrzucił moje auto do wody. O, dokładnie ten, co musi świecić tak pod furą na żółto. Szefie, możemy tutaj na boczek? On głupi jest, ja. A to jest takie pytanie, od kiedy wy możecie ryby kontrolować? Bo ja jestem sklepa zastrzeżona. Dobra. Ale... Sklepzami i tylko same maski, więc maski... Co tu się dzieje w ogóle? Przesłuchujemy jakichś typów, nie? Oja! Ale co z tego, że pani jedzie? Znajduje się tu pani. Pani to jest, a nie pan. Nie no, wy jesteście... Powiedziałem. Dobra, weźcie, zróbcie coś proszę z tym gościem. Się panie wojskowy, czy mogę tutaj z panem porozmawiać? Proszę, bo... Czekaj, bo...
Szefunciu, bo jest taka sprawa przykra. Dostałem auto, że tak powiem, od mojego starego w posiadaniu. I tak się składa, że o, dokładnie ten człowiek, który na waszych oczach rozdłubca pozostałe fury, zrzucił ją do wody. I co w tym wypadku możemy z tym faktem zrobić? Masz nagranie? No, tak się składa, że jest nagranie, tak. Czekaj. Mam kamerkę. Proszę pana, pokażę pana głos skądś. Tak, bo ja mam mam kamerkę GoPro na klacie. Widzi pan? Tutaj, o, pomiędzy. No ale panowie, tutaj hopy się tak rozdupcają, a wy nic nie robicie z tym? Weźcie tam, wiecie. Już proszę. Dobrze, dziękuję. O, no i na to idą moje podatki, dziękuję panowie. Co się kurwa dzieje? Oni teraz... Pani aplikację wyślano. Pozdrawiam. Panie kurwa, BM-kę zarysowałeś. Co tu się odpierdala w ogóle? Czemu tyle ludzi tutaj się zrespiło dosłownie w losowym miejscu, nie? Jakby dosłownie przyszedłem łowić ryby, chłop rzucił mi auto do wody. Nawet nie wiem, gdzie ono jest. A, tutaj, w sumie przed nami. Nie wiem, widzowie, naprawdę nie mam pojęcia, nie? A, dobra, no chyba trzeba po prostu zacząć robić, widzowie, no. Ej, szefie, takie pytanko, mam problem ze swoją wędką. Jesteś w stanie mi pomóc? Nie, mam jedną. Ale nie, bo ja mam wędkę, tylko ja mam taki problem, że jej do rąk nie mogę jakby złapać, tak wyślizguje mi się coś. Wiesz może czym to jest spowodowane? Ja nie widzę jej nigdzie. No bo jest złożona w kieszeni, jak pałka teleskopowa. Co ja mam zrobić? Czy wie pan co zrobić? Nie wiem, może coś na ręce trzeba nałożyć, żeby wędka mi nie spierdala z rąk. To nie wiem, nie mam pojęcia, nie, czemu tak się dzieje. A weź telefon wyciągnij na chwilę i go schowaj. Halo, chcę coś do rodzinki? Proszę pana, auto z drugiej strony stawiamy. Dobra, tylko się muszę zapytać, czy ktoś to ktoś chceś? Maskę pan zdejmie. Konwoje karetek? Ludzie niszczący cudze auta i przejeżdżający się nawzajem? Co tu się kurwa dzieje? Zapoznaliśmy się nieco z wędkarzami w najpopularniejszym miejscu do łowienia ryb. Jacy są, zapytacie zapewne. Mam problem ze swoją wędką. Jesteś w stanie mi pomóc? Nie mam jedną. No, jak widzieliście, średnio wyciągają rękę do nowych ludzi. O, czyste. A ty wiesz jak się... Szefie, właśnie, kurde, zapomniałem tutaj, no bo panowie tutaj mi powiedzieli, że ja licencji potrzebuję właśnie. A poza tym jest taka przykra sytuacja. Mianowicie przyjechał tutaj taki chłop piszczący i on wziął i furę rozdupcył. Wziął ją do rzeki, wiesz, cunął. No śmietnik, go obstrady. Powiem ci tak, tego pogoniliśmy, nie ma opon, to sobie żadnej opony nie ma, więc nawet jak tu przyjedzie, to dużo nie zrobi, nie? Dobrze, ale wiecie panowie, opony może są, ale życie, opon może nie ma, ale życie dalej jest, no nie? A tutaj, że tak powiem, myślę, że jakaś solidna kara, nie? Powinna go czekać za te wszystkie tutaj szkody, które napędził. Tylko szefie, jest problem, bo ja, że tak powiem, przyjechałem z 3000 dolarów tutaj, ale bałem wszystko na iPhone'a nowego, nie? A licencja właśnie 3000 kosztuje. O kurde, dobre. Dziękuję pięknie, szefie. Jesteś niesamowitym człowiekiem. My tego nie sprawdzamy, ale... Ale jakby tu przyjechali szelifi, to żebyś nie miał tyle problemu. To manet kosztuje 10 koła. Jasne. Nie, już 20. O kurde. No to nie, no nie, no ale że panów wojskowych? Przepraszam. Idziesz do domu, nosimy ty, prawko nie zdane. Proszę odebrać. Nie chciałem, naprawdę nie chciałem. Samochodu. Nie no panowie, króciutko z takimi, nie? O kurwa! No nie, no to... Zapraszam za mną kierowcę tu. Co tu się dzieje, no dosłownie? Siadaj Chester, siadaj. Dobra, lecimy. Proszę, wtedy nie odjeżdżasz. Nie no, pożyczyliśmy tylko. Dobra, zdupcaj szybko! Dawaj, jedziemy do miasta. Tylko pożyczyliśmy. Tak, to jest pożyczka. O kurde, to daj mi prowadzić może, co? Cze, trochę dalej odjedziemy, bo nas... Dobra. Ledwo co, pojawiliśmy się na tej wyspie, a my kradniemy samochód z ziomkiem, którego poznaliśmy dosłownie dzień wcześniej. No nic, wybraliśmy życie jako przestępca. Teraz muszę się liczyć z konsekwencjami za takie akcje. A propos tych akcji, to będą zdarzać się dosyć często w naszej przyszłości. Idziemy po moje auto, jedziemy do governmentu. Dobra, zajebiście. Nie no, ale ci ludzie tutaj... Powiem ci tak, przyjechałem do tego miasta i mówię, kurde no, ludzie pewnie są, wiesz, mili, przyjemni, zajebiści, a tu każdy się przejeżdża, każdy się bije, wyzywa, ja nie wiem. Powiem ci tak, to źle, bo tu nie jest tak fajnie, pięknie, kolorowo, tu jest tak, tutaj się ludzie strzelają, tu nie ma w ogóle... Nie ma żadnego szacunku, się ludzie wyzywają, strzelają. No prawo i bezprawie, kurwa, co?
No ja bym powiedział tak, trochę jak w tych afrykańskich mafiach. Ty to nie lepiej. No co za jebus, ty. Pod prąd. To może weźmy ten, tym autem zajedźmy do miasta i sobie wiesz. Nie, bo pewnie ma na tajnik GPS, jak wszystkie inne auta, to wolę nie ryzykować. Dobra. Stawimy je ładnie na odpolowni. A urząd jest może tutaj też, w paleto, obej? Nie, musimy jechać aż do miasta. Dobra, a dasz mi poprowadzić? Regerą będziemy jechać, także chcę poprowadzić. Zajebiście. Tam masz 13 km. Wiesz gdzie jest? Urząd miasta? No zaznaczymy, na GPS-ku se wklepiemy, co? Pewnie ty dużo rzeczy masz. Patrz i mówię, kolejny gangster, co ma prawie... Ja mam licencję, wywalaj ode mnie. Nie no, panowie, ale żeby tak z gnatem gołym... Dobra. Ja pierdolę. Ja mam licencję. Nie ma dostępnego auta, go wezmę rodzinny. Dobra ty, wyjebane, jedziemy tym. Nie, ty nie jedziemy, już chyba z silnik nawet. Nie ma co pożyczonym jeździć, co? Co to, odcinek z Majestika? Jaki odcinek? O czym ty gadasz? Odcinek to my mamy kurwa długi do przejechania. No nie no, po głosie mnie każdy poznaje, no co to jest? Chodź się z tego. O, zajebiście. To daj mi tutaj. O, dobra, dzięki. Ty, bo tutaj przyjechali. Siadaj. Ty, to byli oni, czy nie? Nie, to nie byli oni. Dobra, zajebiście. Ja pierdziele, widzowie, ale się zesrałem, jak ci wojskowi teraz tutaj przyjechali, nie? Przecież my dosłownie przed wojskowymi furę zajebaliśmy. Co tu się dzieje w ogóle? Nie, ten serwer, to jest dosłownie, widzowie, prawo i bezprawie. Dlatego, widzowie, jeśli chcecie seriesnego, a myślę, że będzie ciekawie, bo na żadnym... Ty, no coś się zdupcyło. Silnik jest wyłączony. Ty, a ty przypadkiem nie przekręciłeś kluczyka? Nie. Właśnie, no nie miałem jak nawet. Jak ja wiesz... Brak paliwa, Ojojoj, no to niedobrze. Dobra, ja mam pomysł. Robimy tak. Czekaj, bo tu jakieś... Panowie, poczekaj, zatrzymajcie się. Czekaj, powinno być w bagażniku. W bagażniku mówisz? Nie ma, musimy dzwonić. Ja pierdolę, po taryfę dzwonisz? O, czekaj, panowie, zatrzymajcie się, sekunda, ej, pany. Jest sraka, macie paliwo może? Nie mam. Wica, a podwieziecie nas do tego, do Los Santos? A, mogę podwieźć, wsiadaj. Dobra, zajebiście, to czekaj, wsiadam, szefie. Dobra, dzięki. A, to jedziemy jednak z powrotem. Jak ci ludzie tu jeżdżą, ja pierdzielę. Do odpolowni czy na ten? Da, tu, na odpolowni. Dobra, dzięki panowie, jesteście niesamowici. Dobra. Ty, ale ktoś furmankę ma tutaj zajebistą. To twoja, łysy? Ej, łysy. Dobra, bierzemy tego. Co to się kurwa dzieje? Jakby... Nie. Nie, no ty jesteś gościu zjebany. O co ci chodzi? Nowy lakier, kurwa. A ty już. Dobra, świeżo malowany. O, dobra. Dobra, czekaj, zrobimy tak, wybudzimy tutaj. Dawaj na stację, bo tutaj wiesz. A ty mnie nie podejrzewaj o takie głupie rzeczy, jak przekręcenie kluczyka. Ale wiesz, włączysz silnik. No tak. Dobra, dawaj mi pojechać, bo ja jestem, chcę sobie pojeździć trochę. Czekaj, muszę tam zelki. Jasne. Ja se coś zjem, wiesz? Czekaj, odpalę się tylko mam. Dobra, widzowie, batonika se zjemy. Tak, o, batonik zjedzony. Masz odpalone. Mleczko. I zapakowane. Nie dobrze. Dobra, dzięki. Jedziesz ze mną, czy nie? Tak. Zaznaczysz urząd? Jak ta fura jeździ szybko! Yo! Ej, ile to ma maksa? Ja pierdolę, 300! 350. O kurwa. Nie no, nieźle, nie? Ja pierdziele! Nie no, 350 bez... Bez wywrotki, widzowie, bez wywrotki. Ale wolni. Dobra, ty, widzowie! Jak ta fura zadupca na tym serwie, co jest? Dobra, tutaj jest ostry zakręt, to trzeba skontrolować. Pięknie! Zajebiście. Plan jest taki, widzowie, jedziemy sobie do urzędu teraz. Kupujemy licencję na bycie rybakiem. Wracamy, musimy sfarmić trochę kaski i jazdunia, nie? Mamy takich dużo aut, co tak szybko jest. Mówisz? Zajebiście. 358 na godzinę, nie? Ale mówię, no same szybkie auta, wszystkie powinny... Wow! Spokojnie. Czekaj, kontroluję. Jest git. Ja pierdolę. Zagapiłem się trochę, wiesz, tak? Mucha mi wleciała na okno i po prostu, kurde, to... No słuchaj, no nie będę zgrywał bohatera, zesrałem się trochę w gacie, ale jest git. Mam nadzieję, że nie czuć. Coś ci, kurde, gardło chyba wysiada, wiesz? Tak.
Chłop alfabetem Morsa do mnie gada, nie? Normalnie widzowie, alfabet Morsa. Lekka chrypka, no właśnie tak słychać. O, teraz jest dobrze, teraz jest. Ta, jest git. Ja nie mam chrypki żadnej, nie? Jest okej? Nie, teraz jest git. A to ja miałem jakąś? Ta, przerywało cię. Co ty gadasz? No nie, no kurwa, panie. Idź do domu, no. Prawo jazdy w chipsach ugrane. No kolejny. Ale nie tą furą. Jeśli ludzie prawo jazdy. To ja jestem mistrzem szosy, nie? Ty, co to było? Oj, no to jest autunko. Co to kurwa jest? Fajne, nie? Zajebiste. Nie? Dobra, dawaj na prawo. No, prosto i w prawo. Nie tu. A, nie tu, dobra, czekaj. Pa, chodź. A, tutaj zaparkować? No, tak tutaj. Oj, przepraszam pana. Niestety mam ciężką nogę. Entry tate. Dobra. No, entry tate to był. Ja pierdolę, coś... Oj, co ty nie, robisz? Nie, no panowie, pani jesteście? Dzwonię na policję w tym momencie. Nie, no co oni robią w ogóle? Chłop mnie potrącił helikopterem! Dobra, chodź. Dobra, zdup sam stąd, ty. Jako Chester potrąciliśmy jakiegoś ziomka, za to nas potrącił helikopter. Nie wiem, czy takie rzeczy dzieją się w normalnym życiu. Wydaje mi się, że nie. Ta wyspa będzie ciężkim miejscem do przetrwania dla naszego Chestera. Obyśmy bezpiecznie dotarli do ratusza i z powrotem, zanim wydarzy się coś jeszcze bardziej powalonego. Ja do urzędu, a chłop mnie helikopterem przejeżdża. Ja stanę, nie? Nie wiem. To jest... Lecieli na pełne. No, nieźle się chłopaki bawią tutaj w tym mieście, wiesz, ci powiem. Kliknij sobie. Siema. Zagadaj sobie do pani Basi, powiedz tak, odbiór dokumentu i potrzebuję licencji. Ej, mordo. Ty, no jest licencja kupiona. Ej, mordo, sorry, że siema, no. Ci na to auto, nie? Siema, a to nawet kurwa nie jest moje auto, wiesz? A, no ale dzięki. Siemano. Witam. Dzień dobry, witam panowie. Ale wy rozjebani jesteście, że wy helikopterem w centrum sobie latacie, wiecie? O kurde, nie no, trochę, ale no ta, wiesz, fantazja porywa, nie? Ja wiem, no ale ja rozumiem. Ty, to jak już, no właśnie se przyleciałem tutaj przed chwilą i se chcę rybki połowić, nie? Ale no właśnie, daleko do łowiska. Ty, a mi wystarczy ta licencja, czy ci wojskowi się będą dalej do mnie pruć? Chester, nie słychać cię, niech się nie wsiadł. Halo, panowie, bo tu coś mi kurwa słychać. Mowę odebrało. Ty, bo jest problem, nie? Bo licencja mi wystarczy, ci wojskowi będą się pruć do mnie dalej. Starczy. Dobra, ej, a weźmiecie nas helikopterem? Ta, no. Ta, weźmiemy, na chillu. Dobra, zajebiście, a nie wiecie się panowie, macie licencję na latanie? No mam licencję, no spokojnie. Ej, jeszcze ci dałem ten, MRE ci dałem, weź sobie, zjedz, bo masz tego. Na podłodze leży. Stary, ja z podłogi myślisz, że będę podnosił? Ej, chcecie do naszej rodzinki? Nie, stary, nie jestem gejem, ale możemy iść. Dobra, to co jest kurwa? O kurwa, ja pierdolę! Wszystko dobrze? Nie, no właśnie, kurwa, te schody są, nie wiem, ledwo wyczyszczone chyba. Jak one mokre są jeszcze. Ojciec poleciał. Nie, no a ty ten co znowu? A dobra, jest git. Złodziej. Ej, dawaj, chodź, lecimy helikopterem. Zmieścimy się wszyscy. Chyba się nie zmieścimy. Gościu, przestań się mi wpadalać w nogę, bo ta noga będzie na twojej szybie zaraz. Wypadalaj stąd. Oj, spokojnie, wiem. Wsiadajcie panowie, podrzucę was na rybki. Dobra. Nie ukradajcie mi go. Kurde. Spokojnie, dobra. będę na rybkach, widzimy się na rybach. Na rybki. Dobra, to ja tam podjadę z kurą. Git. Dobra panowie, dawajcie, lecimy. Ja chcę na to łowisko takie w górach, co przy rzece jest takie, wiesz. Taka rzeka duża, tam dużo ludzi widziałem godzinę temu. Dobra, lecimy. Znaczy godzinę, no w sumie to trochę dłużej temu. Jak się ogólnie podoba wyspa? Chujowo jest, przyleciałem. Normalnie ze starym se ryby łowiłem u siebie, spokojnie. Czasem, wiadome, matka w pierdol zrobiła, pokrzyczała, ale tak to na luzie, nie? A tutaj co? Każdy drze pizdę, każdy się autami wpierdala. Ja nie wiem, to jest podłe zachowanie. Przynajmniej wy mnie, chłopaki, jesteście, co prawda potrąciliście mnie helikopterem, ale wybaczam wam. Dzięki, że wybaczasz, nie? Nie ma problemu, a wy od jak dawna już tutaj jesteście? Z
pół roku. No, ja tak podobnie. No, my tak podobnie, nie? Nie, no fajnie, fajnie. Co, podoba się wam tutaj, czy? No, elegancko. Elegancko, no dobra. Elegancka wyspa. Może jak będę miał gnata, to też będzie dla mnie elegancko. Mogę ci dać, nie? Jakiegoś gnata, jak chcesz. Możemy ci kupić, na luzie. Tak? No, mamy licencję na broń. No to słuchajcie, panowie, no ja tutaj nie będę podpuszczał oczywiście. Jak broń, że tak powiem, zostanie mi dana, to chętnie ją przyjmę, ale oczywiście ja do niczego nie podpuszczam. Dobra, bo tutaj stąd, no nie będę ukrywał, no furę zajebałem wcześniej, więc mam nadzieję, że nikt mnie nie będzie tutaj ścigał. Ej, no, ale ładne lądowanie, no teraz to pięknie wylądowałeś, nie to co ostatnio. Pilot pierwsza klasa. O, bez kitu. Dobra, licencja jest. Ej, łowimy? Nie, no, ale jaką obstawę w ogóle, jaką miało obstawę, łowimy? Nie? Siema, panowie, biorą rybki. Ty co tak dupcie wypinasz w białym? Co tak dupcie wypinasz? No, mało rozmowny chyba, co? Dobra, przejdziemy się tutaj. Co kurde, jakaś gandzia mafia, co tu chodzi? Przyjechali w 10. Panowie, chce ktoś do rodzinki? Nie. Nie, dzięki mordo. Chce ktoś do rodzinki. A jak, ej? Jakaś mocna? Patologiczna. No, chcesz? Sterling, Sterling, nie? Topka. O kurde, dobra, no to wypadł mi stąd, nie? Ze Sterlingiem. No, my to topka, nie? O, chłopaki dymy, dobra. Chłopaki dymy będą no, Sterling, robić. Sterling, kompanii topka. A, dobra, ale się zarabiał was. Masz wędkę i przynętę? Ta, wszystko jest, tylko coś mi z rąk spierdala. Ty, a ile się u was zarabia? Dużo. To znaczy? No niech ci tu lider powie, tu stoi lider, nie? Tu. Tu, ten biały? Ta, no, to jest lider. No to gadaj, już raz, dwa. Cody, gadaj mu. No właśnie. Halo, nie, miej się nie w 7, nie słuchać. Dobra, nie wiem, na przykład za Stronga masz 1200, za Flondrę 1250, za Tuncika 1280. Ale to chodzi mi o ryby, tak ogólnie, nie? Siema, za chwilę. Mówię ci, Strong 1200. Siema, siwy. A to kurwa, kurwa. Siema. Co tam? Zajebiście, kurwa, znamy się? No znamy się, w rodzince jesteśmy. Ta? Od no, której ta. Strony? Od starego czy od starej jesteś? Od starej i od siostry. A, to wypierdalaj. Siwy, szukasz kija do dupy? W twojej dupie, kurwa, moja wędka jest cała wyśleniona. A co ty ubrałeś się jak twoja matka do pracy? Ty czerwony? Twój głos, ten we włosach, nie? Długich to ja kojarzę chyba skądś. Mam ja takie nie wrażenie. Wie. O co wam chodzi? Przecież to są normalne goście. Ej, stary, chyba zgubiłeś wędkę. Tak. Też. Dajcie mi, kurwa. Chyba ryby łowić. Ale wiesz, może mi się coś pojebało w ogóle. Patrząc na ciebie możliwe, no. I chuj w to, że on żółte papiery, jakiś prawem do tego? To jest normalny chłop, ludzie. Jezu, oni mi łowić nie dają normalnie, nie? Po co ja się odzywam w ogóle? Co? Nie, bo ciebie gadam, przybyt. Co ty powiedziałeś? Ty, a jaki mięsień... A jakiego mięśnia ułożyć, żeby później tą rybkę wyłowić? Mięsień lewy. Przycisk myszy. Jak ryba ci, w sensie, żeby ją wyłowić, to trzymasz chyba prawy, nie, lewy, a jak ci rybka, nie, w sumie ja sam nie, dawno rybę łowię. No jak ci się pokazuje rybka, jeżeli ci ucieka prawo, to klikasz mięsień A i trzymasz lewy przycisk myszki, a jak ucieka ci w lewo, to trzymasz mięsień D i też lewy przycisk myszki. Wtedy masz w prawym dolnym oku taki ten. Ty byś mógł na hawradzie... Kurwa, ty, żyłka jakaś zdupcona jest. Wokół naszego bohatera zrobiło się coraz ciekawiej. Chester łowił ryby, a ludzie zbierali się do niego jak buchy do gówna. Jest też dużo osób, które postanowiły się z nami zaprzyjaźnić. A czy udało się nam znaleźć nowego wroga? Ryba mi uciekła. No, karp jakiś duży pewnie. No, rekin od tyłu. No, rekin od tyłu mówisz? Ta, no. I mówię, jak na przykład ci ryba ucieka na prawo, ty klikasz mięsień A i lewy przycisk myszy, a jak ci ucieka w lewo, to klikasz lewy przycisk myszy, bra i B. Mięsień B, czy jesteś w stanie Dzięki, Sergito, że uczysz nas łowić. Ryba, nie tańcz mi tu, to nie Fortnite. Zajebiście, zajebiście. To Fortnite. Fortnite, to mi Fortnite, to teraz. Ale siwy, ja się pytam, czy ty szukasz kija do dupy? Czy nie słyszycie? Czy ty szukasz kija do dupy? Po tak, co do ciebie. To sobie już możesz i weź. Moja mama szuka. Ty, dobra, normalnie, o, 469 geta, zajebiście. Teraz to zjaraj, Chester. Aha, niezła beka, co? No bo gramy, nie? Bo tylko kurwa zioło ma gramy, haha, zajebiście. Niezła beka, stary. Narkomanie jeden, to jedno ci w głowie. I czemu tak przeklinasz tak dużo? Nie wiem, stary, no. A nie wolno? Nie wolno? A ty nie przeklinasz? No, nie wolno, nie wolno. A to przepraszam pana, to już nie będę w takim razie, tak brzydko mówił. Dobra, dobra, wybaczam. On głupoty pierdolę. Młody wyjaśnił. Wolność słowa, prawie. Nie można używać tylko słów na P, C i E. Chyba powinien świecić po prostu na dobra jest. Gościu, wydupcaj z tej wody. Ryby płoszysz. Nie no, patrz co on robi w ogóle. Nie no, jeszcze taki brudny.
Ale cię, ja cię pytam, czy cię dupa szczypisi. No co, idź, jak chcesz autograf. Majo. Jak chcesz autograf, to ci napiszę, gościu, no to będzie lat. Okej, ale walnę cię kiedyś w ten pusty łeb. Nie no, oni się kłócą, a ja rybę se łowię normalnie, nie? Dobra, widzowie, farmimy rybki w takim razie tak o, normalnie, 305 gramów ryba. Chłopaki se tu siedzą, łowią. Bezchmurnie dzisiaj jest, widzowie, piątek, normalnie. 8 koła na koncie. Nie no, powiem tak, no, ludzie tutaj są mili. Nie wiem, czy dlatego, bo to ja, czy dlatego, bo serio tutaj jest tak miło i przyjemnie. Ale no, no, ktoś mnie tutaj próbuje nadupcyć. Ale widzowie, co? Normalnie dostałem na licencję, normalnie dostałem wędkę, dostałem przynętę. Rybka 463 gramy, kolejna. No i co? I tak se można łowić, nie? Tyka stracie nie bigo. Strefa normalnie, widzowie, tutaj o. Z tą kamizelką. Zielona, więc na luzie. A tobie co się dzieje, obsrańcu? Co za szyja? Co ty robisz? Założył kamizelkę, myśli, że fajny jest, nie? Weźcie go na bok i wiecie, kop na jaja. Piw paw. Dawaj kajdanki. Piw paw. Kajdanki, kleimy go. Porywamy. No, ja mogę zakupać, a weźcie nie? Ten, betonowe buty, no przy rzece jesteśmy, chłopaki. No to wrzucimy go do rzeki. Normalnie, wlewasz beton, ja mogę go zakuć nie? Normalnie. Wkładasz nogi i stary do rzeki. Normalnie, tak o. Ja go mogę zakuć, tako. Zakuj do rzeki go wrzuć, no. Kogo mamy wrzucić? No tego, co tak do każdego zyga tutaj. Obsraniec jakiś w kamizelce. Ej, mi się tutaj gang jakiś robi normalnie, nie? Ja se tutaj, wiecie, łowię ryby, czy mnie bronią w ogóle, nie? Dobrze chłopaki robią. Walą jakiegoś typa. Teraz tam na boku oni w ogóle coś tam z nimi gadają. Zaraz się będą klepać pewnie. Tak zwana CL-ka. Ty, nogę złamał. Będzie kafelki Kajdanka. Czyścił godzina. Kurde, no dobrze. Dobrze, chłopaki. Kafle se poczyści. Bardzo dobrze, chłopaki. Jestem z was dumny, naprawdę. Jesteście niesamowici. Ty, a jak mam jakieś no. Rybki właśnie teraz na sprzedaż, powiedzmy. Ile ja muszę mieć rybek, żeby tak cokolwiek chociaż? Tak. No tak z 10 kilo przynajmniej. No nie będę, chłopaki. Było tak dobrze. Aha, a za 10 kilo to ile ja kaski jestem w stanie dostać? No tak to tu musisz nie z nim nie gadać. Z 15 koła? Kurde, no dobra. Nie, to my ci tyle, nie? My ci więcej dajemy. Tak? No nie, no bo wiadomo. Jako rodzina tak. Zajebiście, no bo panowie, no tak szczerze, nie? Licencję mam, telefon mam, wędkę mam i 8 koła przy dupie. Nie jest źle, ale wiadomo, trzeba popracować, żeby było lepiej. Dlatego jest rodzina i wypłaty dostajesz co tydzień, nie? Ale możemy... Wyjątek zrobić. Proste, panowie, dziękuję pięknie. Jesteście naprawdę bardzo mili. Nie spodziewałem się, że spotkam tutaj miłych ludzi, patrząc na to, że ludzie tutaj potrafią dosłownie rozjebać ci furę, napluć na ciebie i wyzywać ci matkę. No. A to na większości wyspach. Na tej konkretnie. Ktoś? Na tej, czy ktoś zwyzywał? Jeszcze nie, ale jakby zwyzywał, to dam wam znać, nie? To lota, nie? No. Normalnie, chłopaki. Ale wiesz, z USS to wiesz, kajdany, rzeka i jelo. Tak, wiadomo, no. Nie? Wiadomo, panowie. Dobre taktyki ktoś was nauczył, że tak powiem, na takich gagatków obsranych. No. Nie no, jaką... Przestrągi? Jaką obstawę tutaj mam? Nie. No. Ty, a właśnie, bo miałem pytać, nie? Jakby... Co mówisz? Nie wiem, tutaj bycie kobietą jest zakazane, czy o co chodzi, że same panowie tu stoją? A jest ciężko tu być kobietą? Jest ciężkie. Ciężkie życie. Każde dziecko się klei. No. Ziomek tej różowej autyzy. Co ty gadasz, człowieku? Jak tu jest kobieta, dostaje od razu chyba hajs od innych i od tych kłanych. Ej, ale to jest dobre, widzowie. To jest dobre, dam znać mojej dziewczynie, żeby weszła tutaj na serwer i normalnie grała jako dziewczyna i właśnie, żeby... Ej, to jest zajebisty content, widzowie, nie? Czyli mówicie, że warto zmienić płeć tutaj ogólnie. No bo no możesz sobie zmienić. Na laskę, a. To normalnie siurka sobie możesz normalnie, odciąć, nie? Normalnie chłopy, będzie chuj ucinany, tak o. Normalnie tutaj, że z rączki do rączki? Znaczy nie, patrz, wymiance. Ja ci pokażę. Tu masz taką wymianę. No to ja wiem jak ręk. Masz to ja... pizzę. No właśnie widzę, no dajesz pizzę zajebistą. I co, chcesz coś za tą pizzę czy nie? Nie chcę. Po znajomości mi dajesz. Po znajomości. A skąd wy się znacie, panowie? A my się nie znamy no. Nawet, my se gadamy tak o. Dobra. Dla Beki, nie? To już się zna. Się, nie? Już przyjaciele? Już kumple jesteśmy, no. Normalnie, tak o, 3 kilo ponad rybki mam. Widzisz, że ja też mam zakola na górze. Dobra, jest git? Blizny wojenne. Dobra! To są blizny wojenne, nie? Widzowie, pierwsza kasa zarobiona! Let's go! Nie no, ale panowie, powiem wam, że kurde, a mam takie pytanie, nie? Bo mówiliście coś o poziomie. Chodźcie tutaj na bok. Nie chcę, żeby te obstrańcy słuchały, nie? Bo jak mowa o takim poziomie, nie? Co mówiliście? Jakieś doświadczenie, że tak powiem, człowieka. To jak takie doświadczenie najlepiej sobie, że tak powiem,
wiem, nabyć. Musisz po prostu za godzinę grania masz jeden poziom taki, ale możesz kupić VIP-a platynę. Musisz aktywny być. I masz awczyć. Ale VIP ci daje wszystkie licencje i chyba level też wysoki. I też 100 koła, nie? A to musisz mieć, to jest 1000 majestycznych, nie? Coinów. Nie można takich rzeczy robić, że tak powiem. To legalnie zarabiasz? Wszystko legalnie, wszystko musi być legalnie, stary. Znaczy, nie musi być legalnie, ale musi być rzetelnie, o, to na pewno. No to najbardziej się opłaca, jak ci mówię, łowić rybki, no. Czyli co, farmić rybki po prostu, zasiedzieć, tak, na dupie? Na początku tak, nie? Tak. Git. Macie może jakąś koszulkę na przebranie, bo wyglądam jak mój stary teraz. Ja ci mogę dać, no. Jakąkolwiek, stary, żebym... Nie no, ale że... że swoją zdejmujesz, żeby mi dać? Tą przeposoną ci da. On to ci tą przeposoną da. Nie no. Masz spodnie. Co jest, kurwa? Ty, pudełka butów mi dajesz? No tak. Spoconą ci da, nie? Chłopcu mi dał outfit normalnie. Ty, no dzięki szefie. I tak właśnie poznaje się nowych ludzi. Wymienia się z nimi ciuchami, które są w pudełkach po butach. Wiesz, to drogie było? No coś tam. To pomagamy, nie? 70 koła. 70 kurwa koła? To ja tyle nawet na oczy nie widziałem. Normalnie. Z butów mi dupce, ale to wiesz, to są buty na ryby, nie? Wiesz o co chodzi. To masz tu kalosze. Kalosze? O, pokaż kalosze, ale te lepsze trochę. O. A ile takie kalosze kosztują? To są te taktyczne, nie? Ile takie to kalosze taktyczne? Wojskowe takie. Z 10 kafla? Nie no, zajebiście. No, powiem wam panowie tak. Siedzi normalnie tego. No i co, do wody się mogę po kostki wdupcyć nawet ponad. No. Zajebiście. No normalnie. Strój kąpielowy masz na to. Strój rybaka. Patrzcie, normalnie chłopaki, tego, nie? Se wchodzę do wody, nawet mokro mi nie jest. Tutaj też mogę. Ty, a mogę se łowić normalnie, tak wiecie, że podbiega ryba i ją tak walę na przykład? No, nie można. Na dziurę. Normalnie masz tutaj taką rybę, podbiega ci właśnie. Tak na dziurę, pyk. Widzisz to z tym plecakiem? Niesamowite, nie. Na dziurę, chłopaki. Na dziurę. Oj, sorry. Jedziemy z tych ryb. Ej, panowie, a pytanko takie, pytanko tylko. Najtańsze auto na wyspie ile kosztuje? W jakiej cenie jest? 20 tysięcy. No, ale masz w rodzinie auta u nas. W rodzinie? Możesz se brać. No, chodź na Halloween, to ci pokażę. No, my ci damy. Tak? Możesz na luzie. Co nawet po 350 jadą niektóre. No, kurwica, dobra. Dobra, dalej. Widzowie, ty, chłopy mi będą dawać dostęp do jakiejś fury i tak dalej. Ja pierwszy level normalnie, outfit jak jakiś żul obsrany, nie? Tak o, nie no, widzowie, żyć nie umierać, zajebiście jest. Dobra, wejdźmy sobie w te statystyki rzeczywiście. Wejdźmy sobie w... o, transport. Tak na dobrą sprawę mamy tutaj tego... Podoba ci się wyspa? Godzinę temu, okej, mamy expa. No mówiłem, no jest taka... No jest specyficzna trochę, nie? No u mnie na wiosce to nie było takich dymów jak tutaj, że chłopy podjeżdżają i wiesz, przejeżdżają wojskowego. No u nas to się za takie rzeczy... Czy wiesz, no kara śmierci, nie? Do wojskowego nie można się spróć, no a tutaj to na luzie. Ty, a widzę, że tartak tutaj jest, nie? No jest. To na tartaku takim to co, to gówno kasa jest, że wszyscy te ryby nie, łowią? Nie, gówno totalne. To jest grzybiarz. Grzybiarz, no, ale... grzybiarz tu jest pod spodem. No a grzybiarz jest git, czy też do dupy? Nie no, grzyby chujowo schodzą. No. No musiałbyś złotego grzyba znaleźć, a jest bardzo rzadki. 50 koła. 5 koła. Kurde, dobra, ty, a nie ma żadnych takich, wiecie, no... No takich, no innych biznesów trochę, gdzie też się coś zbiera, że tak powiem, w ciepłym pomieszczeniu. No najlepiej możemy to... śmieciarką. Co? No też. Śmieciarką powiedzieć możesz. No, śmieciarką. Zarobić się, no, bo tak... No i coś ci chyba do gardła wpadło, wiesz? Do gardła, chodź, zobacz. Lepiej. Ty, a jak tą śmieciarą zacząć jeździć? To ja muszę się zgłosić pewnie do urzędu, to masz, nie? W mieście masz, musisz mieć prawo jazdy. Paka pura. Do przodu. Zobacz se, prowadź. Dobra, możesz jechać. Czekaj, wsiadam też. Ja ci zaznaczę śmieciary. A masz zaznaczone. Wsiadłeś? Czekaj, nie wsiadłem. Dawaj. Tu masz śmieciarę, byś chciał, ci zaznaczyłem, nie? Dobra, pasy sobie zapnij, nie? Zadupcamy. Pasy? Nie no. No, bo wypadniesz przez... Powiem ci, że na autostradzie się opłaca pasy zapinać. Czyli no. Zapnij lepiej. Jak mówiłeś o takich wariatach, to wiesz. Często lubię pod plot jeździć, żeby kogoś zdenerwować. Dobra, pasy zapięte. Dobra, panowie, nie ma problemu. Uważaj, bo do wody wpadniesz. Na luzie, ja wiesz, mistrzem kierownicy jestem. Tylko to auto, czemu ono ma 6 kół? To jest taki czołg. No. Tylko bez lufy. 4 lufy w środku, bez kitu. No właśnie. Normalnie widzowie, jaki tutaj interfejs w ogóle mam, widzowie. Wystawić i zobacz. Teraz normalnie, widzowie, lecimy se z chłopakami, widzowie, na śmieciarę. Ja śmieciorzem będę, tak o. Zarobię coś tam kaski. Ej, chcesz się z kimś się pogadać? Zaraz tu na lewo będziesz miał sank. Możesz z nim pogadać. W dupie nie gadaj z nim, bo cię zabiją. W dupie nie mam. No, jak wyjdziesz tam, to cię odpalą, nie? No. Gdzie oni są? Żebym ja ich nie odpalił zaraz. No, jaki obsraniec.
O kurwa. Nie no, dobrze, że pancerne auto, ten, pasy bezpieczeństwa, wszystko siedzi, co? A co robisz poza wyspą? Poza wyspą co robię? Jakieś inne wyspy, coś w tym stylu? Nie no, kurwa, jak ja nawet pieniędzy na bilet nie mam gdzieś indziej. A czyli siedzisz tutaj, ta? Siedzę tu, teraz, dzisiaj przyleciałem, w sumie to wczoraj. No i tak, o, będzie siedziane tutaj, myślę, nie wiem ile, zobaczymy. Tyle, ile będzie kasa spływać, to tyle będzie siedziane, nie? No i nieźle. W sumie nie oszukałem chłopaków, powiedziałem im jak jest. No przypominam, że sponsorem oczywiście jest... Jest Majestic RP, widzowie, serwer, na którym z kodem Yoshi możecie zgarnąć bardzo... O kurde, fajne. Chyba ten ściulek pod koło wpadł. Bardzo fajny pakiet. Mówiłem, że jestem mistrzem kierownicy, pato. Co mówisz? Ja bym uważał z tym. No, bo to wiesz, bogowie mogą... Bogowie patrzą, nie? I mogą ci ten... Dobra. No kap. Zapomniałem. A, tak w ogóle. Bogowie w tym uniwersum to nie są tacy, jak wy sobie wyobrażacie, że o, siedzi na chmurce i na przykład karze kogoś za coś, a później ten człowiek jest w niebie albo w piekle. Bogiem jest tutaj admin, który może nas w każdym momencie wziąć i zbadować. I nas nie ma i wtedy widzicie to, czyli czarny ekran, czyli nicość. Ale możecie też pojawić się w więzieniu. To również czeka w przyszłości naszego bohatera. Ale do tego przejdziemy. Dobra panowie, jesteśmy tutaj na śmieciarze. Witamy serdecznie. I co, gdzie teraz się zgłosić do kierownika jakiegoś? Do walizeczki. Tutaj. Tylko grupę musimy stworzyć, żebyśmy razem sobie jeździli. Tak. No to może ten, Cody stworzy. No poczekaj, nie właśnie. To gadaj z nim, żeby wiesz, wsiął mnie do roboty. Masz telefon, Chester? Weź sobie odpal telefon, nie? Ta no. I masz takie coś jak grupa, nie? On ci zaraz da kod. No jest coś takiego, bez kitu. Bo zaraz ci da kod, a zaprosi. Albo cię zaprosi. Szpana. Co tam? A ty co się tak wciskasz? Co? Te pani... Dodałem ci, weź bit telefonu i tam... Te pani jakieś pieniążka do auta pożyczyć, bo mi brakuje. Nie. O, jesteś, dobra, to schodźcie. Pogadam z kierownikiem. Ale co? Kierowniku chcemy pracować. Musicie się zatrudnić pierw. Bo ja już jestem. Możecie? Tak. Ta, no. Tylko ty musisz, wiesz, mu powiedzieć, nie? Że... No. To jeszcze Teddy musi tutaj... Pracę. Dawaj, no. Okej, okay. Chwila, bo coś się zepsuło. Co ten? Nie mam. Czemu tam ten chłop wyłudza pieniądze? Nie wiem. Kupiłem auto za 20 baniek, nie mam. Ty, bo ja... Dobra, musicie wyjść, nie? Jeszcze raz trzeba. Bo ja byłem w tej pracy już. Ty, jak ja kurwa śmieciorzem jestem. Czekaj, tu w tej skrzyni panowie macie ubrania, jak coś, my się już przebrali z tym, z siwym. Dobra, pany, to jest nasza fura? Ogarnięcie pracy Chesterowi było lekko problematyczne, ale z nową rodziną wszystko stało się do zrobienia. Czy dobrze, czy źle? Po prostu, do zrobienia. No, to nasza. Dobra, ja chcę zadupcać nią. To dawaj, na dach jak zostanę. Dobra, ty, bo się nam lufa wbiła w auto chyba, co? O, panowie policjanci. Panowie policjanci. Tak. Odpolowalibyście mi tą furę. Dawaj. Dobra, silnik uruchomiony. Żeby nie spadł. Panowie, proszę się... za dużo? Proszę się odsunąć kawałeczek, przepraszam. Wszystko okej, panowie, wszystko okej. Nielegalny transport, Ale przepraszam, cicho, przepraszam, panowie. Uchodźcy. Żadni uchodźcy, panowie. Dobra, jedź, Chester, jedź. Panowie, weźcie trochę. To jest teren prywatny. Oj! Po pierwsze. A po drugie... Dobra, jedziemy. Jazda. Dobra, ty, jakieś śmieci chyba pod koło się wkręciły. Nie widziałem chyba. Jazda. Jakieś mięsnego odroby rozdupcone po podłodze były. Jak tam ci się na górze siedzi, wariacie? Do zmieszanych poleceli. Do zmieszanych, bez kitu. Jak tam ci się na górze siedzi? A powiem ci, że zajebiście, wiaterek we włosach. Zaraz spadnę. Jak wiatr we włosach, jak ty czapkę masz na łbie? Co ty gadasz? Nie, ja nie mam. Ja nie mam siwy, mówię. Ja mam czapeczkę. Aha, dobra, bo słyszę głosy, ale nie wiedziałem skąd, nie? Co? Patrz na to. Siwy ty, no ma. Uważaj, ty! Bo to, kurde, nie ześlizgujesz się? Greedy tańczy. Nie, żyje. Nie no, zajebiście. Nie wiem, ten serwer to jest taki content, przysięgam, widzowie, nie? Ty, dupny widzowie tak w jakiś most, żeby chłopa przewrócić może. Może się uda. I co, skąd my te śmieci zgarniamy w ogóle? Ze śmietników, nie? Aha, no to dzięki, dzięki stary, dzięki za info, właśnie. Oświeciłem cię. No właśnie, kurde, myślałem, że nie wiem, sobie jedziemy normalnie do klubu, wiesz? Na Roxa. Ty, a tych policjantów tutaj, nie? To oni są jacyś tacy, lekko mi się wydaje... Nie, oni są przywaleni. No właśnie, lekkomyślni. Lekkomyślni są, no. Tacy, no, takie no, cymbałki. No. Cymbałki z nich niektórzy trochę.
tak. Niektórzy mentalnie mają po 12 lat. No myślę, że nie tylko. Może i mniej. O, no zajdź tyłem, by lepiej nam się ładowało. Normalnie, bo okiem. Jazda do pracy. Dobra, panowie, brać te śmieci, ładować. Lecimy. Ty też. Czekaj. Mówisz, Chester. Ja też? Nie, no nie dość, że muszę jeździć, to jeszcze ładować. Tutaj przez tego, przez bariery. O. Co jest? Dobra, bierzemy śmieci, widzowie, tak o, normalnie, worek jest w łapie. No i co, wyrzucamy śmieci. Co? Ale ej, tu tego chłopa jednego, co przyjechał z razem. A, no, bez kitu właśnie, a ja drugiego. Ja tutaj tą policję z Los Santos znalazłem w worze. Gruby wór. Gruby wór. Tak można zbierać. Ty, ale kasa leci w ogóle z tego, widzowie, co jest? Dziwne miejsce do śmietnika, nie? No takie nieintuicyjne trochę, trzeba skakać jak cymbał. Tej zepsuła, tego zbierać nie mogę. Zebrałeś chyba wszystko. No, może już wiesz, robotę no. Zrobiłeś, nie? Kurde. Ja trzy. Ile dobra, tego już skończyłem moją robotę. No ja jeszcze noszę, ja jeszcze noszę. Ja też. Dobra, widzowie, ale powiem tak, kaska tu leci, normalnie za takie jedno, za taki jeden śmietnik, to dużo wchodzi, no nie wiem, z 500 dolarów mi się wydaje, tak pofarmić, to naprawdę idzie nieźle. Wszyscy na dachu, tutaj kierowca. Ty, czekaj, muszę... Jazda Chester. Już, czekaj, bo pizza i mleko muszę odupcyć, już zjedzone. 4 kilometry? No to nieźle. No, trochę se pojedzie. Trochę se pojadę, no. Ty, a tak teoretycznie, nie? Bo my sobie tak jedziemy na chillu w sumie. No nic się nikomu nie dzieje oczywiście tutaj. Mimo tego, że jesteście na górze, panowie. Ale tak teoretycznie, czy my jakiś mandacik możemy, że tak powiem, dostać za taką jazdę na śmieciarce? Teoretycznie, praktycznie nie. Bo jakby nam próbowali jakkolwiek mandat wystawić, to mamy swoje sposoby, nie? A, dobra. Mamy jeszcze dużo miejsca tam na tyle, więc... Ty, a można na przykład wziąć, nie? I jak taki policjant się spruje, to go skopać we czterech i uciec? No tak. To niby tak, nie? Ale to... Normalnie. To może być tak zwany... Na co tak zwany? Zależy. Co tak zwany? No zobacz sobie karteczkę. No nie no, ale to mi się wydaje, że wiesz, normalnie przecież... Nie wiem, u mnie na przykład, na mieście... O kur... Trzymam się, wszystko w porządku? O. Trzymam się. O tego siurka się podchydałeś chyba. Dobra, ty, weź wsiądź normalnie, co? Może. Ja wsiądę. Siadamy normalnie. Chodź tutaj, Teddy, na tył. Idźcie na tył, normalnie, zawieźcie się, chłopaki. No i co? I teraz normalnie policjant przyjedzie. A mówili, że miejsca nie ma. No, widzisz? Takie obsrańce z nich. Tylko przydałoby się ten, tą krew z maski trochę zmyć, mi się wydaje. No to prawda, możemy na linię podskoczyć, jeśli się zmieścimy. Kurde, no niby można, ale z drugiej strony to śmieciara, więc ona jest brudna i śmierdząca, nie? No niby ta. No to... Możemy być wyjątkiem. A czy się nam chce? O kurde, dobra, zły zjazd. Sorry, nie zdałem prawa jazdy jeszcze. Spoko. To do więzienia możesz iść. Ta? No. To spoko. Byłem nie raz już. Nie raz, nie dwa. Nie ostatni. Za coś trzeba siedzieć, nie panowie? No tak. No tak. Wszyscy za nie widno siedzą, nie? Za coś trzeba. Kurde, nie wiem. Chcę podskoczyć do jakiegoś amonation po drodze, to zobaczymy, czy możesz używać Ubery, nie? No właśnie, chyba jeszcze nie mogę, wiesz? Tak czuję się niepewnie jeszcze z tym, żeby chwytać za broń, wiesz? Kurde, spoko. Ale... Normalnie, no ja wszystkim umiem bokiem, wiesz, polecieć, nie? Matka też skok w bok zrobiła. Ale nie moja, tylko tych obstrańców, co tutaj są przed nami. No jak pan jeździ, ty? Jak pan jeździ? Pan jest policjantem i pan tak jeździ? Jak daje bus jakiś? Co to ma być? Jak ja mam kurwa pracować? Halo? To nie ja, to on. Przecież widać. Nie, no o wy... O co wam chodzi, panowie? Policjancie. O co no... No. Poczekaj! Odjeżdżaj. Wszystko nagrałem moim tym record video. A pan... Co ty powiedziałeś, zielony? Zielony, co jest? A co on powiedział? A co on, nie, co on mówił? Dobra, zdupcaj. Uciekaj. Ty nie, bo ty! Uciekaj. Nie, ale uciekaj. Szybko! Nie! A co z nim? No on będzie nas gonił z bronią. Ja pierdolę, nie! Ej, dobra. Zbustuj! Walnij nas w dupę, autem! Walnij w dupę, szybko! O, nie! Dzięki! Walnij w dupę jeszcze! Nie mamy jednego! Dobra, wiem. O tym mówiłem, dlatego nie chciałem odjeżdżać. Ale widzę, że wy tacy prawilni, ale piersi spierdalać chcecie. Siema, Yoshi. Op.
Nie wiem, o czym ten gość gada w ogóle, ale dobra, chodźcie, mamy tu śmietnik. Tak. Yoshi. A ten to jest jakiś ten? Tak mówią ludzie chorzy na coś, że na przykład jedno słowo tylko powtarzają? Siema, Yoshi. My tu mamy pracę, panie, kolego, wiesz. Panie, proszę nam nie przeszkadzać, proszę panie, nam nie przeszkadzać. Panie, panie, bo... proszę odjechać, Yoshi. Kasteusz, a albo, jeżdżasz, proszę Kasteusz. Odjeżdżać. Albo proszę odjechać, albo niech nam pan pomoże śmieci nosić. No. No, no i tyle. Zgarnięty do roboty, nie? O, przyjeżdż. Mogę go zadźgać. Siema, szefie. Słuchaj, ja ci mam tyle do powiedzenia. Ty, Teddy, ty no, żyjesz w ogóle? No żyję, ale mnie noga boli. Stary, ale ja mówię tak chłopakom, poczekajcie, poczekajcie, a oni pierwsi do ucieczki byli. Czy to są twoi przyjaciele właśnie? No, niemiło. Sorry chłopaki, że strzelam z dupy. Sorry, że strzelam z dupy, ale no trzeba być, wiecie, fair wobec siebie tutaj, nie? No jak jesteśmy rodziną. Co prawda rodziną śmieciarzy. Nie żyje. Ej, dobra, jego też bierzemy na pakę? No dawać go na pakę, dawać go co na pakę. Co oni robią w ogóle? Na pak. Zawalili gościa i normalnie tańcy Fortnite mu robią, nie? Nie, widzowie, naprawdę. Zostawiajcie dużo lajków, widzowie, subskrybujcie, to będzie więcej odcinków z tego nie? serwera. Zrobimy sobie całą serię z tego, nie? Zrobimy sobie całą serię z tego, no. Widzowie. Przysięgam. No ja już mam tutaj... Nie zmieści się chyba. Nie zmieści się? Spróbuj go wziąć na ręce. Może ty biorę. No właśnie udało mi się. I co teraz? Gdzie go wrzucić? No nie no. No spadł. Nie, da się. Za gruby. Sorry, komara miałeś na ramieniu. Sorry, spoko. Kamienia. Znaczy, dzięki. Spoko. Znaczy, no powiem tak, generalnie to za ciężki chyba jest, gościu, wiesz? No, gdybyś ściągnął ten plecak i buty, to może by się udało. Cylinder tyle waży, mi się wydaje. Tak, cylinder. Pod cylindrem ten tych rzeczy ma. Ty, a co z tym typem, co do nas strzelał? Ej, Chester, dosiadę, podjechać do sklepu jakiegoś? Po bandaży? Normalnie, tylko weź... Oła, czekajcie. Weź wsiądź na dupę. Dobra, już wsiadam. Kurde, bo tego gówna. Czekaj, odjadę? Teraz, ho. Ja normalnie zaznaczyłem po drodze, wiesz? To trochę daleko tam po drodze. Tutaj masz po drodze, o, zobacz. No dobra, no ja na skróty trochę chciałem, no ale git. I Gibers kupię przy okazji. Ja też muszę, bo to miasto to niebezpieczne trochę jest. Czyli mam jakieś synonimy. Jakieś kataty, nie? No. Tak zwane kasteusze w naszym imieniu. Kasteusze? A to jakiś gang jest? To są kasteusze. Mówimy do nich panie kasteuszu. Co tych ludzi tyle teraz? Nie wiem, ci ludzie tutaj to tacy... To jest jedna z większych wysp, wiesz, a wiem, oczywiście, ale ten... Co oni tak w pośpiechu cały czas? No bo zawsze chcą, mają na to, wiesz, coś, albo coś na sumieniu, albo po kasę. Przy okazji zatankuj śmieciarkę tu na lewo, nie? Ale to kosztuje, ja nie mam starej kasy, nie? Ja mogę zapłacić. No... Dzięki. Ja pójdę po bandaże. Ej, Cody, ty, bo Alojzy się wkurzył. Teddy, Słak, ostatni raz cię wołam. Nie wkurzył się. Dobra, widzę, zobaczmy w takim razie, co możemy sobie kupić Trunno, tutaj nie? za kasę. Ej, jest tablet, ja sobie kupię tablet. Kupię sobie tablet gotówką. Jester ma rabulciak. Co ty tam gadasz? Nie, że do Krajmu nie będę chciał iść. Gdzie? Do Krajmu, czyli nie wiem, Marabunta. No. Balla. Tak, takie rzeczy mi proponujesz już? No jeżeli będę chciał, to możesz coś ogarnąć, nie? Ogarniemy to, stary. To pewno. Trzeba tam ci bliższy kontakt złapać, nie? Żebyśmy się nie zgubili. Ty, normalnie nóż mogę mieć. O kurde, no, nożyk? Normalnie, trzeba się umieć obronić, co? Ty chyba masz już inny poziom tej główki, jak masz nóż. No. Ty, chłop boomboxa zostawił. Gdzie on odjechał? A tu, czyści śmieciary. Dawaj, myjemy tutaj śmieciary, zaczeka czyściutko. Nie no, piękna jest. Dobra, dawaj jeszcze do Amonation. Dobra, to ja se na ty usiądę. No, dobra. Siadaj, Teddy. Teddy to tak się potyka. Siadaj koło Chestera. Dobra, zajebiście. Jak skoczymy pany do Amonation... To ja mogę kupić, bo ja będę... Nie masz licencji. To ja... Co? Też mam. Nie masz licencji. Jak zaznaczyłem jakoś garaż Amonation, to skoczymy po drodze jest. Dobra. Taką czyściutką śmieciarą to chyba nigdy jeszcze nie jechał w tym mieście. Co wolisz, Chester? Klamę, Uzi jakieś czy co? No jakaś emeczka by się przydała, jeśli jest. Gotowy? To ja pojadę po auto, które to ma za darmo. Daj komuś kierować, niech ktoś wyjedzie. To ja będę kierować i podjedź, no. Ty wsiadaj, Chester, lepiej podjedziemy gdzieś na bok z tą furą. Gdzie siadać? Do śmieciary. A, do śmieciary, dobra. Co tu się dzieje w ogóle? Musimy jechać z tego schorownika, bo tu dużo takich dzieci atencyjnych. Dawać pod most. Dobra, wysiadamy? Tak, dawaj. Obrania. Ty chyba ci się tu. Skąd wy taką furę macie? Nawet nie widziałem. Wyciągaj.
Zobacz do bagaja, Chester, co tam jest. Dobra, już patrzę. Też wezmę taką. No kurde, ty. No, weź tam jedną, dwie giwery. Dobra, dobra, cokolwiek mogę sobie wziąć? Tak, to znaczy taką na sensie wziąłem MK2, najlepsza jest. Kurde, no właśnie chciałem ją ukraść. Tylko... Może nie bierz kamizelki szeryfowskiej. No. To którą se mogę dupnąć? No jaką chcesz? No dobra, weź se tam coś teraz wyrzucę. Tylko ona jest nielegalna. Kamizelkę ci dał, tak. Giwerę jaką chcesz? Idziemy się bombić, nie? Masz to kamzę. Tak, zaraz wezmę. Gang śmieciarzy. No, śmiecie szardem. Masz broń w ręku trzymać? Wyjmij są do ręki. Dobra, właśnie, jak coś. Właśnie, kurde, jest problem, że ja nawet brońki, to tak zwanie... Chodźcie, zwolnimy się z pracy. Tak, ja nawet nie mogę, wiesz co, ja nawet nie mogę złapać, wiesz, za uchwyt. A ile ci zostało, że tak powiem, doświadczenia? Oj, że tak powiem, dużo. Kurde, to sobie lepiej kamzę zdejmij i sobie na potem zostawisz, nie? Jak weźmiemy już doświadczenie. Dobra, jedziemy, lecimy dalej jeździć, nie? Jak coś to wiesz, wysiąd. Nie, no właśnie. Nie no, panie, właśnie, powiem wam tak. Ja będę zdupcał, kilka swoich spraw załatwiać. Ale co? Jest rodzina, będziemy do siebie dzwonić. To co, może odwieziemy cię pod dom, nie? Żebyś se... Pod dom? Jak taką chapirę mam. A, że pod dom rodziny, tak? Tak. A, dobra, zajebiście. Chcę przy okazji zobaczyć, może ktoś będzie na domie rodzinnym. Ty, to... Co tu się odpierdala, ty? Jedziemy tam? Nie no, wywalone. Dobra. Nie, ale no, dom jest konkretny, garaż no właśnie, też. Właśnie widziałem, w jakim miejscu macie chatę. Na Wynwoodach, nie? No jest solidnie, panowie. Solidnie. To co wy robicie na co dzień, że tak się powodzi? No wiesz, długo już tu się siedzi. No dobra, no ale to wiesz. Rodzinkę ogólnie tam prowadzimy, nie? Wiesz, we frakcjach się było, coś nielegalnego się zrobiło, coś się legalnego zrobiło. Zioło się sadziło. Aha, dobra, no. Dobra. Łok, no to... A propos policji, no, to niezłe obsrańcy to są, nie? Właśnie. Dobra, ty. Nie no, ale powiem, o to jest ta chata? Nie no, zajebiście. O, tutaj normalnie? Nie no, ale chatę macie, kurde, zajebistą. No. Dojebana chatka, ty, no, jest solidnie. Co, i to normalnie mam dostęp tego? Zobacz do lodówki. Zobacz, ja się, częstuj się. Zupełniałem. Częstuj się. O kurde, faja. Częstuj się. Bierz ile chcesz, ile wlezie, nie? Jedno styknie, nie jestem alkusem. No a tu mam jeszcze basen, ale na górze jest kryty, nie? Kurde, ale no powiem wam widzowie, że no tutaj dobra, chłopaki nieźle. Uchylajmy się. Ty, Chester, jeszcze mam pytanko do ciebie. No? Możemy z takich zdjęć pamiątkowe zrobić z tobą? Normalnie, no trzeba se dupnąć zdjęcie, dawaj. Nie? Rodzinne. Tutaj, na tle lodówy. dawaj. Dawać wszyscy piwo w łapie, żeby było. Bez pity, w Polak. Chłopaki przebiegli, nie? Chłopaki przebiegli, zdjątko chcą. Zacznijmy pić. No, dokładnie. To niech ktoś odlicza, nie? Dobra, ja zrobię odliczać. 3, 4, pijmy. Kurde. Dobra, mam. Zajebiście, do dna chłopaki, na zdrowie w takim razie. Dobra, ty, to słuchajcie, jak jest kanapa, ja idę się kimnąć tutaj na kanapę, dobra? Dobra. Ja idę gdzieś tego, sobie jakiś pokój stronny znajdę może i się przekimam, co? Tam na dole masz dużo, jak coś, to się ma. Jak coś to wiesz, tam pisz na radiu rodzinnym. Ta, normalnie, dobra, to dobranoc chłopaki, trzymajcie się. Tak, potoczy się dalsza przygoda naszego bohatera. I czy dalej będzie zarabiał legalnie pieniądze?